Oficjalnym patronem mojego kanału jest producent kolorowych skarpet Taka Para. Cześć! Witamy Was z Filipem w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy robić test produktu, bo od kilku lat szukam jakiegoś produktu usuwającego kamień, tak żeby był dobry i skuteczny. Już próbowałem różnymi etapami, różnymi produktami, i ocet, i jakieś kwasy, i gąbki, strąbki, no wszystkiego było dużo, no i nie zawsze przegrywaliśmy walkę, nie dawało to rady. Ocet nawet nasanczałem na gazik i przyklejałem do ściany i nie dało rady tego zmyć. Zaraz Wam pokażę dokładnie, o co chodzi. Kurczę, jakiś pająk mi chodzi. Także w dzisiejszym odcinku będzie odcinek wyłącznie testowy produktu i już Wam pokazuję. A jeszcze Wam teraz powiem, o co mi chodzi z tym czyszczeniem, z tymi produktami. Mamy coś takiego. Basen pokryty gumą. Jest to folia taka typowo basenowa i ona z wiekiem już się zrobiła taka dosyć brudna, zaszła kamieniem, tak bardzo, bardzo mocno tym kamieniem zaszła, tak jak tutaj aż nie ma koloru i tego w ogóle nie można zmyć. Próbowaliśmy już różnymi środkami, szorowanie, karszery, ocet, nie ocet, no i to nie daje rady, tak to wygląda po zimie. Tyle tego syfu tutaj jest. Tutaj już trochę zmyłem w tym narożniku i będziemy stosować taki produkt. Znalazłem coś takiego, jest to typowo basenowa chemia. Jest to Aquanet, produkt do odkamieniania. Preparat w postaci płynu do usuwania osadów kamienia i wapnia. Także coś takiego. Tutaj zrobiłem sobie proporcje 1 do 1, czyli dałem pół litra wody, zwykłej wody i pół litra tego płynu. Tutaj mam zrobione coś takiego, że wlałem jedną szklankę tego roztworu, czyli tu jest, myślę, że około 200 ml wody wlałem, 200 ml wody, reszta jest ten roztwór, taki trochę rozcieńczony, butelka ma 500 ml, czyli ten jest trochę słabszy, ten jest mocniejszy. Chciałem zrobić jeszcze w 100% sam ten produkt, ale rozpuściło butelkę i wszystko się wylało. Także tego nie będziemy używać. Tutaj w tej szklance mam sam produkt. Zobaczcie, jak on się zachowuje. Od razu zachodzi reakcja. Czyli coś tam wyżera. No i dzisiaj chcę zrobić test tego produktu. No to jest jakaś hiszpańska chemia do usuwania kamienia. Także spróbujemy usunąć, może to pomoże. A Was zapraszam na film. W pierwszej kolejności spróbuję to ten rozcieńczony płyn. Go wymieszam i zobaczymy, czy on sobie coś poradzi z tym. Mam nadzieję, że coś ruszy, bo ciężko to się szoruje. No, reakcja jakaś zachodzi. Zaczyna to się gryźć. Jak zajdzie, będzie fajnie. Tutaj też psiukniemy. Zobaczymy, jaki będzie efekt tego mycia. Pianka się robi fajna. Można to stosować, do wody wlewać i żeby to cały sezon w wodzie było i co jakiś tam czas uzupełniać. No ale my teraz chcemy to umyć dokładnie, a później będziemy stosować tabletki. Dobra, poczekam chwilę, zobaczę, jaka będzie reakcja. Nowe rękawiczki. Nowe rękawiczki? Tak. Ej. Nowa ta zostaje. Aha, okej. Okay. Poczekałem około 5 minut. Wpadłem jeszcze do wody po kolana. Tak to wygląda. Ten mniejszy kamień ruszyło, zeszło, nawet fajnie. Tutaj, gdzie jest ten grubszy, no niestety, chyba za mało. No ale różnica jest, także chyba zda to egzamin. Teraz spróbuję tym 1 do 1 rozcieńczonym, bo ten jest trochę, nie, w sumie ten jest mocniejszy, a ten jest 1 do 1. No to nie, jeszcze raz popsiukam. Jeszcze raz psiukam ten kamień tutaj. I tu zobaczymy. Może później przyniosę myjkę ciśnieniową i spróbuję to jeszcze myjką zrobić. Bo jak na razie, no efekt jest. No zaczyna to schodzić. Także może będzie ok. Przywieźliśmy sprzęty. Teraz tą pompę muszę podłączyć tutaj. Tu mamy studnię głębinową, nie wiem, ile ona ma metrów.
I tutaj muszę podłączyć tą pompę i podłączymy myjkę ciśnieniową i zaczniemy zmywać ten syf. Przyszła Ania, coś pomoże. Dobra, pompę mamy podłączoną, zalaną. Tutaj jak widzieliście, znaczy na tym lapcie może nie będzie widać, wlałem 3 takie wiaderka, nawet nie całe, 3 albo 4. I ta rura do studni jest już napełniona. Teraz tak, do tego węża podłączyłem ten wąż, bo tutaj drugim wężem wylewa się woda. I podłączyłem do tego węża cienkiego. Otworzyłem tu zaworek, odpowietrzyła się pompa, znaczy zalała się wodą, powietrze wyszło i już mamy wodę. Teraz podłączam myjkę i zaczynamy mycie, takie z grubsza. A jutro będzie szorowanie, bo dzisiaj jesteśmy po komunii. Tak jak mówiłem, że mamy jeszcze dwie komunie, nasza już była tydzień temu, teraz byliśmy u Ani chrzestnicy. Jest sobota, jesteśmy po komunii i bierzemy się za robotę. Już słoneczko zachodzi, tam jest zachód, także już niedużo zostało. I zaraz to opłuczę, a jutro będzie takie konkretne mycie, szorowanie. Aktualizacja po godzinie. Tak to wygląda. Ten z grubsza brud zmyty. No i tutaj się rozchodzi najbardziej, tak jak tutaj na stopniu, o ten kamień. Tego za cholerę nie można zmyć. Tutaj na ścianach. Mam nadzieję, że to pomoże, bo tutaj co psiuknąłem, no to efekt jest, także może będzie ok. Dobra, walczę dalej. I zaczynamy kolejny dzień, dzisiaj niedziela, 28 maja, jest godzina 10:30, coś tu się fili tłucze, jedzie pomocnik. Dalej walczymy z basenem, od godziny 7 rano chyba włączyłem pompę, czyli woda się wylewa, jeszcze trochę zostało, no ale dzisiaj to skończymy. Ale zobacz, o kurczę, ślisko, zobaczcie jaka jest różnica. Tutaj jest po tym płynie usunięty kamień, a tutaj jest jeszcze bez płynu. Także nie wiem, czy to na filmie widać, ale jest taka różnica. Tutaj zobaczcie, jakie jest białe. A tutaj jest czarna ta guma. Także co roku zostawialiśmy to w ten sposób. Tak zostawało, bo nie można było tego w ogóle zmyć. A teraz zobaczcie tutaj stopień wyżej, gdzie wczoraj myłem. Także tutaj nie myte, znaczy myte myjką ciśnieniową, także z dosyć bliska i tylko tyle zmyło, a tutaj umyte tą chemią. Także ten produkt Aquanet, naprawdę rewelacja, polecam. Nie jest tani, bo 5 litrów kosztuje 220 zł, ale robi robotę. Bierzemy się dalej za mycie? Tak. No ty już widzę w żywiole. Dobra, działamy. Mamy takie postępy, trochę schodzi ten, znaczy trochę, no płyn rewelacja,
Filip się bawi. Słoneczko świeci, opalamy się. Płyn, rewelacja. Zobaczcie, jak on reaguje. Od razu się pieni z tym kamieniem. Zżera go. Ale niestety, płyn rewelacja. Kupiłem tylko 5 litrów i niestety za mało. Trzeba jeszcze, myślę, że około 10 litrów i będzie ok. W naszym przypadku basen jest bardzo zaniedbany, znaczy zaniedbany, no bardzo dużo jest tego kamienia i no ciężko go zmyć, bo no parę lat próbowałem znaleźć jakiś produkt, nic nie mogłem znaleźć, próbowaliśmy, tak jak mówiłem, jodstami, kwasami, jakimiś tam różnymi innymi śmieciami. Szorowanie, to zawsze tutaj te kostki, bo to jak gąbką szorowaliśmy, to ten kamień na ścianach to jak papier ścierny, zdzierało aż do krwi. A ten produkt naprawdę psiukam, trochę poczekam, kerszerem zmywam i jest rewelacja, bez żadnego szorowania. Tylko, no ja go rozcieńczam pół na pół, a jakby to zrobić koncentratem samym, bez rozcieńczania, to myślę byłoby jeszcze szybciej, no ale wtedy by poszło więcej produktu. A tak teraz to spsiukałem te wszystkie ściany dookoła i czekam, aż trochę się przegryzie, spłucze. No i ile starszy płynu, tyle zrobię. Zobaczcie jeszcze tutaj na schodach. Tu zostało, tego nie mogę zmyć. No ale tutaj, no bo tutaj trochę na ten środek zacząłem oszczędzać. Ale tutaj przecież było tak samo. I zobaczcie, tutaj nie ma, zszedł super ten kamień. Tutaj dotąd go spsiukałem i zmyłem. A tu jeszcze nie myłem. Także jest super. W przyszłym roku dokupimy płynu i umyjemy go całego jeszcze raz i na parę lat będzie ok, chyba że szybciej ta folia padnie. Ale na dzień dzisiejszy produkt ten AquaNet to jest coś takiego. W 100% polecam. Nie jest to żaden materiał sponsorowany, kupiłem to sam na Allegro i naprawdę rewelacja. W przyszłym roku na pewno kupię jeszcze dwie bańki. Nie jest tani, bo 220 zł za bańkę piątkę, ale działa i mogę go szczerze polecić. No i myślałem, że nagram wam jeszcze zakończenie, jak to wygląda, efekt finalny. Ale już jest godzina 18. Filip jeszcze walczy. No, pompa ma marną wydajność, także słabo to idzie, wody jeszcze dużo zostało, musimy wybrać wszystko. No jest tego syfu trochę po zimie. Ten płyn się skończył, ale płyn naprawdę rewelacja, także AquaNet super. Także dzisiaj się z wami żegnamy, my sobie myjemy dalej, jeszcze poczekamy ze 2 godziny i będziemy nalewać świeżej wody. Także do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!